Dzień dobry, Agnieszka Chlebowska, witam Państwa w rozmowie dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dorota Salamończyk-Szpalik, która jest trenerką pracy w Agencji Zatrudnienia Wspomaganego Bizon. Witam Ciebie, Doroto. Dzień dobry. Doroto, gdybyś mogła tak opowiedzieć, spojrzeć globalnie trochę na Poznań, jak to jest z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością? Czy Poznań jest dobrym miejscem dla tych osób, czy właściwie nie? Czy ta sytuacja się w ostatnich latach zmieniła na lepsze? Ja pracuję w Agencji Zatrudnienia Wspomaganego Bizon od półtora roku, więc w zasadzie nie wiem, jak było kiedyś. Natomiast w tym momencie ja jako trener pracy nie narzekam na brak pracodawców. Wiadomo, że nie jest to łatwa praca, żeby tych pracodawców pozyskiwać, bo jest to między innymi naszym zadaniem. Oczywiście jest nam bardzo miło i zachęcamy gorąco wszystkich pracodawców poznańskich, jak i też z okolic, z mniejszych miasteczek, jak Swarzędz na przykład, do zgłaszania się do nas, ponieważ im więcej pracodawców, tym lepiej. Aczkolwiek w tym momencie, na ten moment nie narzekamy. Mamy dwóch takich naprawdę dobrych pracodawców, dużych, dwóch więcej. Takich pracodawców, którym my dziękujemy, że z nami są już od wielu lat. Są to między innymi tacy pracodawcy jak Lewiatan, jak Tesco, Poczta Polska, która jest fantastycznym pracodawcą, bo można tyle osób wdrożyć w Pocztę Polską na różne stanowiska, że to właściwie lista się nie kończy. Przy czym na Poczcie Polskiej jest też spora rotacja, więc ciągle albo się pojawiają te miejsca coraz to nowsze. I obecnie nowym pracodawcą pozyskanym jest Cognified Polska, która w tej chwili na dniach już wiem, że będzie zatrudniała jednego z moich klientów do branży IT w obszarze informatyki szeroko pojętej. Prowadzicie aktualnie dwa projekty. Projekt Spróbuj Pracy i projekt Kierunek Praca. Gdybyś mogła opowiedzieć o kryteriach naboru do tego pierwszego projektu Kierunek Praca. Do projektu Kierunek Praca zgłaszają się lub mogą zgłaszać się osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wówczas warto zadzwonić do nas, umówić się na spotkanie rekrutacyjne i przynieść taki właśnie dokument, który my wtedy sobie możemy obejrzeć i ewentualnie wypełniamy wówczas cały taki formularz rekrutacyjny i osoba jest informowana o tym, że albo przechodzi do następnego etapu tej rekrutacji, czyli na rozmowę z psychologiem, lub też jeśli nie spełnia warunków, no to niestety musimy się pożegnać. Oczywiście, tak też się pewnie może zdarzyć, dlatego bardzo zachęcamy do kontaktu, tak, prawda, z biurem. Tak, tak, żeby można było spokojnie sobie to orzeczenie obejrzeć, porozmawiać, a lepiej jednak się spotkać osobiście niż przez telefon, bo to nie zawsze da się dobrze dogadać. Oczywiście. I drugi projekt, Spróbuj Pracy? Drugi projekt, Spróbuj Pracy. To jest przede wszystkim osoby, które chcą się zgłosić do tego projektu, muszą przede wszystkim spełniać takie kryterium, którym jest posiadanie trzeciego profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dobrze. I również zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Po więcej informacji. Po więcej informacji. A powiedz mi, Doroto, jeśli chodzi o nabór do tych dwóch projektów, są chętni? Tak, projekt cały czas już się są chętni i bardzo często mamy tak, że żałujemy, że jest tylko tyle miejsc, bo chęć pomocy jest taka, żebyśmy chcieli pomóc wszystkim, ale niestety wszystkim się nie da. Wiemy już, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tych projektach. Trzeba mieć orzeczenie, zgłosić się najlepiej do Was, do biura. Mhm, tak. Można się też spotkać, tak, porozmawiać, przedstawić swoje orzeczenie. Powiedz mi, na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które będą brały udział w tych projektach, w tym projekcie Spróbuj Pracy. Zacznijmy od niego. My wspieramy osoby na każdym etapie drogi zawodowej. Mhm. Czyli jeżeli osoba przychodzi bezrobotna do nas, wówczas to wsparcie nazywa się wsparciem przed zatrudnieniem. Takie wsparcie obejmuje pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, wsparcie w poszukiwaniu pracy, dobrania takiej pracy, która najbardziej będzie pasowała do cech i kompetencji danej osoby. Razem z tymi osobami, jeżeli ja jestem trenerem, no to ja razem z moimi klientami wybieram się na takie rozmowy kwalifikacyjne, uczestniczę razem z nimi w tych rozmowach.
poza takimi spotkaniami my też sobie ćwiczymy takie rozmowy w biurze, na takich warunkach bezpiecznych, można powiedzieć. I potem, kiedy się już uda, te pierwsze dni, także jesteś z tą osobą, prawda, w tej pracy. Tak, i jeżeli się uda już taką współpracę zawiązać, wówczas możemy przejść do indywidualnego treningu umiejętności praktycznych. Takie praktyki polegają na tym, że przez 35 godzin minimum osoba niepełnosprawna wraz z trenerem chodzi do miejsca pracy i wykonuje takie obowiązki jak normalnie pełnoprawny pracownik. Tyle, że nieodpłatnie. Rozumiem. Więc mamy wtedy te 35 godzin, żeby się ze spokojem wszystkiego nauczyć, poznać też siebie nawzajem w danych sytuacjach społecznych. I potem... I być pracownikiem. Tak, nauczyć się, jak być pracownikiem. A jeśli chodzi o ten projekt Kierunek Praca, czy to wsparcie niemalże wygląda podobnie? Tak samo. Jeżeli się pojawiają jakieś zmiany, to są tak kosmetyczne i drobne, że one są właściwie tylko takie formalne, można powiedzieć. Natomiast w praktyce nie różni się to właściwie niczym. Czy są tacy uczestnicy tych projektów, którym udało się znaleźć taką dobrą, wymarzoną pracę, która świetnie pasuje do ich cech osobowości, charakteru, zainteresowań? Tak. Są takie przykłady? Są takie przykłady i te osoby już nie uczestniczą w naszych projektach, ponieważ już nas nie potrzebują. Świetnie, czyli cel osiągnięty. Tak, cel osiągnięty i wiem, że dalej pracują w tych miejscach, w których pracowały i dalej są bardzo zadowolone, pracodawca również. A skąd wiemy, że pracodawca jest zadowolony? Ponieważ zawsze na koniec współpracy przeprowadzamy taką ankietę ewaluacyjną, żeby zapytać, jak się ta współpraca układała w opinii pracodawcy. No i możemy się pochwalić samymi dobrymi opiniami. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę dnia i zachęcam do kontaktowania się z Agencją Zatrudnienia Wspomaganego Bizon, jeżeli znają Państwo osoby, które mogłyby wziąć udział w projektach, które omawiałyśmy dzisiaj z moim gościem. Bardzo Ci dziękuję, Doroto, bardzo dziękuję za Twój udział w dzisiejszym nagraniu.